Kalkulator, który przygotowaliśmy, jest jak najbardziej konkretnym narzędziem dla klienta, który dzięki temu jest w stanie sprawdzić, jak będzie wyglądał ślad węglowy budowli, obiektu, o którym myśli, tak w kategorii technologii murowanej, jak i kategorii technologii modułowej. Kalkulator emisji, który znalazł się na stronie MOT21, jest uproszczonym kalkulatorem, którego głównym zadaniem jest wyliczanie emisji i wyliczanie w związku z tym śladu węglowego. Chcemy, aby klient mógł sprawdzić, jak wygląda poziom śladu węglowego dotyczący tego obiektu budowlanego w jego fazie, która związana jest z fazą samego tworzenia tego wyrobu, następnie przewiezieniem tego surowca na plac budowy, budowaniem, transportem modułów w miejsce ich takiego montażu. Nasz kalkulator, który funkcjonuje na stronie MOT21, jest uproszczoną formułą, która oczywiście pokazuje nam wyniki tego, co znajduje się w samym silniku tego kalkulatora. Musieliśmy po pierwsze przeanalizować elementy konstrukcji takich budynków i w aspekcie murowanym, i w aspekcie modułowym. Jakiego typu surowce, w jakiej ilości, ewentualnie przy jakim ujęciu transportu i dróg transportowych odnieśliśmy te wartości wynikowe do standardów przelicznikowych dotyczących wskaźników emisyjności tychże surowców czy tegoż właśnie transportu. Do tego wszystkiego dołożyliśmy emisje i te wskaźniki dotyczące samego procesu budowy, a więc tego, ile zużywa się w czasie takiej budowy paliwa, ile zużywa się energii elektrycznej, ile zużywa się ciepła. Lepszym typem budynku jest budynek modułowy. Biorąc pod uwagę kwestie zmian klimatycznych, kwestie naszego dbania o klimat, takie rozwiązania i takie startupy jak MOT21 wpisują się absolutnie fantastycznie w kierunki zmian, które powinny wiązać się właśnie z dążeniem do tworzenia i potem wykorzystywania jak najbardziej efektywnych od strony środowiskowej technologii produkcyjnych. I technologia modułowa daje takie możliwości i w związku z tym nasz wpływ na klimat staje się coraz mniejszy, a mamy nadzieję, że docelowo będzie on rzeczywiście neutralny.